realnej danej banany. Imię przyjeźdźca doktora Tomasza Głuchowskiego, wykładowca Wrocławskiej Akademii Muzycznej i organista Kościoła z Łutownika. Przed nami instrument, na którym pan zagra. Tutaj przygotowałem na dzisiaj
kilka utworów generalnie związanych z okresem baroku, który jest dosyć rozpięty, bo to jest początek XVII wieku i prawie dwa stulecia, prawie 160 lat mniej więcej. Możemy założyć, że tyle barok trwał z różnymi jego odmianami. Chciałem Państwa przeprowadzić przez kilka krajów, które wówczas wiodły Prym. I na początek zagram do Państwa mojego ulubionego kompozytora, Jana Petersona Sfelinga, który żył na pograniczu obu epok, koniec renesansu, początek baroku, organista, klawesynista, no wtedy właściwie można powiedzieć, że byli to klawiszący, bo grano na tym i na tym. I Sfelink działał w Amsterdamie, lata jego życia 1561 albo 2. 1621. Badał de Granduca, czyli wielki badacz, tak byśmy mogli ten utwór nazwać, wariancje, sztamar z wariacjami. Także zapraszam do posłuchania.
jest zimno, nie wszystkie dźwięki, które do syna się odzywają, ale miejmy nadzieję, że poradzimy coś na to. Przeniesiemy się troszeczkę do przodu, posłuchamy muzyki Johanna Jakuba Froberga. To był kompozytor działający na południu Niemiec. Był uczniem innego słynnego kompozytora włoskiego, Giovanniego Frobaldiego. I zagramy Państwu suite, która się składa z czterech części. Będzie to Lament, Żik, Kurat i Sarabanda. Wszystkie części, prawda, są tańcami. Ciekawostką jest, że ta suita, właściwie ten lament, został ofiarowany na śmierć Ferdynanda IV, króla rumuńskiego. I tutaj jest taka figura na koniec tej części, gama, która się wznosi do góry, to Państwo usłyszą, ma ona symbolizować niejako duszę tego Ferdynanda, która wznosi się do nieba. Także zapraszam do słuchania. Thank you.
To jest taki chyba najsłynniejszy przedstawiciel francuski gałęzi klawesynistów. W ogóle klawesyn do Francji to przeżywał swoje złote lata. To jest, można powiedzieć, wywodził się z Włoch, ale taką drugą młodość, drugi renesans przeżył właśnie w dojrzałym baroku i pod koniec tej epoki właśnie we Francji. Utożsamiano jakby ten instrument z całym tym bogactwem, przepychem dworu królewskiego we Francji. No to ulubiony instrument Francuzów. Można powiedzieć, że to troszeczkę tak jak teraz w każdym domu powinno być pianino. To ma oczywiście marzenie moje, że powinno być, ale to troszeczkę w ten sposób działało, że wiele klawesynów po prostu w tych domach francuskich mieszczan i na dworach i w kościołach i tak dalej było. No i to tak do czasu rewolucji francuskiej trwało. Później klawesyny wyrzucano na ulicę, palono na stosie i troszeczkę historia klawesynów we Francji wtedy się skończyła i upadła. Zagrałem z takich bardzo rozpoznawanych utworów Barykady Misteriozu, czyli Tajemnicze Przeszkody. Co to są te tajemnicze przeszkody, to trudno do końca zweryfikować, ponieważ sam utwór, słuchając go, przynajmniej wykonując, no nie sprawia wrażenia, żeby tam były jakieś przeszkody. Ale co sam Kupera miał na myśli, to już Państwo sami chyba muszą indywidualnie dostosować do swojej wyobraźni muzycznej. Także przed nami tajemnicze przeszkody.
chociaż w kilku słowach naszego dzisiejszego gościa. Pan Tomasz Mokowski, absolwent kalickich szkół średnich, technikum budowy fortepianów oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, klasa organów Kazimierza Madziała. Studiował organy u Klemensa Johannesa Kamińskiego i klawesyn u Marty Czarnej-Kaczmarskiej na Akademii Muzycznej im. Karola Alpińskiego we Wrocławiu. Oprócz studiów i kursów mistrzowskich, istotny wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły liczne wyjazdy naukowe do Holandii, gdzie miał sposobność kształcić się na historycznych instrumentach pod okiem Petera van Diaka z Utrechtu. Po ukończeniu studiów doktoranckich w maju 2011 uzyskał stopień doktora sztuki. Obecnie pan Tomasz jest wykładowcą akademickim na macierzystej uczelni w Zakładzie Muzyki Kościelnej oraz nauczycielem klawesynu i organu we Wrocławskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Posiada w swoim dorobku 8 płyt z muzyką organową i kameralną. Jest także współzałożycielem i kierownikiem artystycznym Wrocławskiego Zespołu Muzyki Dawnej Ars Concordia. W ramach współpracy z Narodowym Forum Muzyki zajmuje się także strojeniem historycznych instrumentów klawiszowych, na przykład podczas festiwalu Czesława Kantans lub Forum Muzyki. Myślę, że brawa się dobrze. Przejdźmy do drugiej części, przed nami kolejne trzy utwory. Proszę bardzo. To teraz w piosence zacznie od Bacha. Druga część, to był Fuga Edur. No cóż powiedzieć, Bach, jak to Bach jest kunszt sam w sobie i matematyka i muzyka, dwie rzeczy razem połączone. Także, no nie, mogę powiedzieć, że pochodzi do tej Fuga z okresu, prawda, z Eisenach, kiedy ją stworzył, a reszta to już sama muzyka chyba powie. Bo o Bachu myślę wiele wiemy, a jak nie, to zawsze można zaprzyjaźnić się, jak to mówi młodzież teraz z wujkiem Google i ciocią Wikipedii, tak? No. Thank you.
Dzisiaj witam księdza Bartłomieja Kota. Zapraszam. Thank you.
wszyscy spragnieni. Przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i skorzywajcie bez płacenia za wino i mleko. Bez płacenia za wino i mleko. Tak w naszych oczach wcześniej odeszli, modlitwa króla Ezechiasza.
to z kolei z pierwszych rozdziałów Księgi proroka Izajasza, a potem psalm, chyba 86, jeśli dobrze pamiętam, który nosi tytuł Wróbel, bo między innymi o wróbel też w tym psalmie jest. Thank you.